słuchacze, kochany słuchaczu, bądź z nami. Kochaj Matkę Boską, Częstochowską, Rzymską, Łacińską, aby nie krymską. To jest cały internet. Tak, no to są takie wirusy, to już jest elektronika, tutaj diabeł umywa ręce i co innego robi, aby dalej zwodzić, omotywać ciemnych po co komu wirusy tego jeszcze, świata, którzy niczym groby powielane pokazują siebie w sensie wirusami, jasnym no. Takim. Co to za bzdura jest? To, że nie mogą lepiej, sobie darować lepiej, tego? Prawda? Wyżej srając niż dupę. Po co im te wirusy? Co się bawią tym, czy co? Tak. Cały zaśmiecili internet wirusami. Tak. Trzeba ich oskarżyć, że oni zaśmiecają cały internet wirusami. W ogóle wykorzystanie internetu, bo ciągle jest zawirusowanie wszędzie. Tak. Bo Izrael sobie cyrki robi w internecie. Także pozdrawiamy Państwa. Z umiejętnościami informatyków izraelskich. I buziaczki przysyłamy. No i oczywiście, że proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Patrz, się to chwalam. Na przykład cleanerem, tak. Żeby to jeszcze powoli, czy szybko. A tutaj zobacz, pół godziny wyciąga te wirusy z tego. Niesamowite. Tak. Ile to trwa? Firefox na przykład. Znaczy on sprawdza, co tam jest prawda, zatrutego w tym zużywanym Firefoxie. Tak. Gdyby tych Żydów nie było, nie byłoby także i wirusu. Także widzicie Państwo, co innego było, a co innego teraz jest. To dzisiaj mówimy przy 16 marca 2015, że wszystko się zmieniło kiedyś jak Żydzi, wiecie Państwo. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w mąż. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. Czyli widzicie Państwo, ta większość to nic nie znaczy. A to stało się dla Was wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano. Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali się, aby się bawić. I to jest też domeną tego świata. A wczoraj też widziałyśmy pod tym kościołem Zbawiciela 1000 obrazów Matki Boskiej. Kult kobiety, kult matki. Czyli, że Warszawa drugim Efezem, skąd po 3 latach głoszenia uciekał apostoł Paweł, bo chcieli go zabić, pochwycić, jak Jezusa rozszarpać. Bo powiedział apostoł Paweł, no cóż, nic takiego nie powiedział. Powiedział prawdę, że Bóg jest duchem, Bóg mieszka w niebie. Chce, żebyście wy mu cześć oddawali, a nie jakiejś kobiecie, która miała 16 wolich piersi, której posąg, gdy spadł z nieba, to tak wierzono, że nigdy się nie potłukł. I to tak z pokolenia na pokolenie taką bajeczkę wciskali, a dzisiaj jeszcze do internetu wcisnęli bajeczkę o Anunaki, co mi lata koło sraki. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu. I padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło, dla przykładu jest napisane, ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. I ten werset jest często cytowany, czyli list pierwszy apostoła Pawła do Koryntian, 10:11, czyli, że jeszcze raz powtórzę, a to wszystko na tamtych przyszło, dla przykładu jest napisane, ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi,
niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Czyli, że widzicie państwo, to jest taka właśnie historia Żydów, w skrócie telegraficznym, opisana przez apostoła Pawła, gdy pisał pierwszy list do Koryntian. Oni po prostu oskarżali Pawła, że boi się do nich przyjechać. No ale, przepraszam bardzo, Paweł nie mógłby zrealizować trzech przecież podróży misyjnych, a miał trzy już za sobą, no teraz już całkowicie. I potem pisał listy do tych zborów, bo przecież, wiecie państwo, nie było samolotu, nie było pociągu, nie było helikoptera. No. A dzisiaj państwo zobaczą, jest wszystko i człowiek taki głupi, głupi. Chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Teraz państwo zobaczą, ile tu tego wszystkiego w Warszawie, w Polsce jest. Ile szkół, ile bibliotek, ale ile głupich tam w środku. Że chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Dlaczego? Dlatego, że oni uciekają wszyscy od Bożego wzorca mądrości, sprawiedliwości, psychologii i prawdy. Dlatego dajemy tutaj państwu też studium psychologiczne, proszę państwa. Proszę oglądać i nawet są też i filmy, są też i zdjęcia z galerii, aż pod fortem Sokolnickiego. To jest prochownia, z tym, że to nie jest stara prochownia, bo w starej prochowni, proszę państwa, w teatrze stara prochownia, ten czerwony mur z czerwonej cegły w galerii w środku, jak państwo wejdą, tam do samego końca, to ma 600 lat. Jest tak stary. Ten kawałek muru i tam się patrzymy na Wisłę. 600 lat. To jest coś takiego jak ten kościół. Oczywiście katolicki, Warszawa jest katolicka na 95%, jest kościelna. To ten kościół to ma ponad 600 lat, piwna 5, kościół świętego Marcina. No to tam urzędują te siostry niewidome. Państwo zobaczą, co ci ludzie niewidomi w życiu by mieli, żeby nie ten Pan Bóg i nie ta nadzieja, prawda? Że coś tam w ich życiu się kiedyś zmienia, ale że teraz to ich te modły, to życie jest jakieś takie sensowne, bo one jak są te spotkania, ekumene D, tutaj też oglądaj, ekumene D, spotkania ekumeniczne. One przygotowują risotto, na przykład kiedyś pamiętam, jak jeszcze latała, proszę państwa, gruba czerwona Zośka, malowanka, o której policjantki mówiły, że ona jest prawdopodobnie bardzo inteligentna. No i ona jak koza skakała po tych torach tramwajowych miasta stołecznego Warszawy. I teraz nie uwierzą państwo, ale to jest prawda. Ona waży już ponad 92 kilo. Bo jak ją spotkałam tutaj pod Zamkiem Królewskim, to miała 92, a teraz może mieć 102. I ponieważ ona się poddała leczeniu, takiej terapii dziwnej, to tak podziałało. To czy nie lepiej, żeby ona sobie tak poszalała? Prawda? Proszę państwa, ona miała już wtedy 56 lat, ale ciągle skakała jak koza. Mówiła do mnie, słuchaj Elżbieto, ja będę już wychodziła za mąż. Najwyższy czas. I tak podskakiwała w tym tramwaju, a ludzie wszyscy w ryk. Proszę państwa, to gdzie żeśmy z tą czerwoną Zofią, Maciocha się nazywała z Zamościa, nie wsiadły do tramwaju, do autobusu, to wszyscy w ryk. Chociaż proszę państwa, właściwie to ludzie szanowali tę czerwoną Zofię, Maciocha. No ale ona jak gdzieś weszła, czerwone policzki, brokaty, błyszczy się. Czerwona spódniczka, czerwony kapturek, niektórzy na nią mówili. No to był to taki fenomen, że jak są te moherowe z tymi krzyżami stoją na placu Zbawiciela albo z tymi obrazami, z tymi matkami boskimi, no to taka czerwona Zośka, przecież ona była jako ta katoliczka. I nikt jakoś tak, proszę państwa, przyznam się szczerze, że to jest duży plus. I czy dla tej świętej Anny, może jezuici jej tylko tam nie tolerowali, bo ten ksiądz taki jak on, taki Andrzejek,
to ona się do niego tak wdzięczy, on przeszedł tak się kątem oka, spojrzał tylko. Chodziła tam, no modliła się u jezuitów codziennie od 20 do 9, a u świętej Anny to macie od 9 wieczorem do 20, czyli od 21 do 22 tam z tacami chodzą, żebrzą. Nawa lewa, nawa prawa. No i ta Zośka Czerwona jakoś tam się przyjęła. Nawet mówiła taka Tereska, że jak murzyni przyjechali, wystąpili na ołtarzu świętej Anny, to Czerwona Zośka z nimi tańczyła. Ja mówię, no bo ona jest jak murzynka. Czyli, że tak samo jak Ikarski był, tak samo jakby Żydem, tak samo i apostoł Paweł dla Greka był Grekiem, dla Rzymianina był Rzymianinem, aby przez pokorę i skromność Bóg mógł niewiernych zbawić. No ale to trzeba było posłuszeństwa. Natomiast widzicie Państwo, że tu Żydzi byli bardzo niepokorni. No, także ostrzeżenie też mamy przed bałwochwalstwem, chociaż tu już było. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Także siadaj człowieku i módl się do Pana Boga, do Matki Boskiej się módl. Także siadaj tu i ubieraj się i już nie ma co, bo czas leci, a ty w końcu nie załatwisz sprawy u tej swojej opiekunki społecznej. Tak, tak, proszę Państwa, zamknęłam tam za nim drzwi. On poszedł, no bo to jest... Pan Elhop Art 2000. Także proszę Państwa, samo się nam tu włącza, że występy w klubie Kadr. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Tutaj wiecie Państwo, no w komputerze to jak w komputerze. Troszeczkę, ale to nam nie przeszkadza. Także musimy się troszeczkę tutaj w komputerze zalogować. We are the one, we are the children. Tak. Czy podoba Ci się ten film? No. I teraz dopiero wchodzi. Także proszę Państwa, w klubie Kadr. Anna Szcześnia. Występy do wernisaży. Także proszę Państwa, troszeczkę można dać tutaj do przodu, żeby to poszło. Tak, o.
dnia. Także proszę Państwa, służba zdrowia, dużo ludzi na wózkach inwalidzkich, dużo ludzi niewidomych, dużo ludzi w potrzebie. Także nawet pielęgniarka tu się rozpisuje, że na raka piersi zapadła, a była pielęgniarką, tyle ludziom pomagała i teraz kto jej tak w szpitalu pomoże? Kto jej pomoże? Kto jej pomoże, proszę Państwa? Tak mi jej coraz gorzej. Czyli radio to ten euro Conchita Extra. Radio Talk FM Euro Conchita Extra. I teraz, gdy jest ten atak na Jezusa, bo to, wiecie Państwo, tak naprawdę to już powinno być po tych katolickich świętach, a tu jeszcze nie jest. Tak. Wiele wspólnego właśnie z Hiszpanami, z Francuzami, z Estończykami i z Włochami. To jest niezwykłe słowo karma. Także pozdrawiamy serdecznie. Skąd nasz wyjazd, już mówiąc tak, będzie na drodze po prostu. A poza tym na Polacy mamy szczególnie piękną historię. Czyli proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to mamy czym się chwalić, euro, naprawdę fantastyczną historię, która ciąga, euro, pociąga i Conchita jest przygodą. No ja też w swoich książkach staram się pisać hermetycznym, naukowym językiem, no, pisać językiem takim, który po prostu mamy komputer zrozumiały z czasu dla każdego człowieka, który umie złożyć literki. To taka była moja idea. Dziękujemy pani doktor Ewie Kurek za udział w naszej audycji, w której rozmawiałyśmy o książkach historycznych. W nawiązaniu do tej rozmowy pragniemy przedstawić Państwu jeszcze dwie książki poświęcone żołnierzom niezłomnym. Są to Oddziały Wyklętych oraz Dziewczyny Wyklęte autorstwa Szymona Nowaka. Książki opowiadają o losach żołnierzy antykomunistycznych zgrupowań i o walce, jaką zbrojne podziemie toczyło z sowietyzacją Polski. Młodzi chłopcy i dziewczęta, mimo beznadziejnego położenia, nie poddali się, nie uciekli ze swej ziemi, nie zdradzili towarzyszy i wspólnych ideałów, lecz raz jeszcze podnieśli się do walki, już tylko w imię obrony własnej żołnierskiej godności. Wyruszając do walki, pozostawiali za sobą zrozpaczone rodziny, które przez wiele lat żyły w udręce i niepewności. Bardzo dobrze napisane i nowocześnie wydane książki Oddziały Wyklęte i Dziewczyny Wyklęte są świetną propozycją, szczególnie dla młodych czytelników, pragnących wzdłużnie sięgać w skarbce polskości. Drodzy słuchacze, pytają Państwo w rozmowach telefonicznych o publikacje poświęcone medycynie świętej Hildegardy. Jednym z najbardziej kompetentnych znawców jest dr Wigard Strelo, autor książki Zdrowie z mądrości natury, przewodnik po medycynie świętej Hildegardy z Bingen. Autor wybrał najistotniejsze części nauki Hildegardy i stworzył niezwykle użyteczny spis wszystkich ludzkich narządów oraz dotykających ich chorób. Średniowieczna mniszka sądziła, że właściwe funkcjonowanie każdego organu wymaga równowagi i harmonii organizmu, które przywrócenie jest równoznaczne z wyleczeniem strzeżenia i uzyskaniem przez ciało prawidłowej kondycji. Dzięki opartej na naturze i zdrowych nawykach żywieniowych medycynie świętej Hildegardy życie bez lekarstw staje się możliwe. Także pozdrawiamy Państwa. Książka Zdrowie z mądrości natury, przewodnik po medycynie świętej Hildegardy, profil wieloletniej praktyki i wiedzy autora, który przekazuje nam nauki świętej z Bingen, które nie przystosowane do dzisiejszych czasów. Druga, niezwykle aktualna i potrzebna książka to publikacja doktora Klausa Schulte i Binga Święta Hildegarda leczy alergię. Także radio to wiedzą Państwo, że już co czwarty mieszkaniec Europy zmaga się z alergią? Wobec groźnego dla człowieka procesu degradacji środowiska i związanego z nim gwałtownego wzrostu tzw. chorób cywilizacyjnych,
Medycyna konwencjonalna często bywa bezradna. Wtedy środki zalecane przez świętą Hildegardę mogą stanowić ratunek tam, gdzie zawodzi współczesna farmacja. Oparty na naturalnych składnikach, zalecenia żywieniowe i zdrowotne święte z windem są najskuteczniejszą metodą oczyszczania zatrutego organizmu, a co za tym idzie, walki z alergiami. W książce Święta Hildegarda leczy alergii znalazły się lista alergii i chorób środowiskowych, spis szkodliwych czynników i substancji, naturalne terapie odtwórzające oraz skuteczne sposoby oczyszczania i odtwórzania organizmu. Drodzy słuchacze, żegnając się z Państwem, po zagranicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie 1939-45, dzieci żydowskie w klasztorach, Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie oraz Rosji rozumiem, nie pojmiesz, Ewy Kurek. Dzisiaj mamy o Hildegardzie. Oraz dziewczyny wyklęte. O Hildegardzie. Zdrowie z mądrości natury. O Hildegardzie. Świętej Hildegardy z Bingen oraz Święta Hildegarda leczy alergię. A teraz konkurs dotyczący omawianych książek pani Ewy Kurek. Czy wiedzą Państwo, na melodię jakiej znanej wojskowej pieśni śpiewany był hymn Zaporczyków? Osoby znające prawidłową odpowiedź prosimy o telefon pod numer 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Osoba, która pierwsza poprawnie udzieli odpowiedzi, otrzyma nagrodę książkową. Powtarzam numery telefonów 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Wysłuchaliśmy audycji Czytać, aby być mądrym, a teraz za chwilę połączymy się też w tym celu, by porozmawiać na temat wyżej wymienionych pozycji. I również zapraszam Państwa do tego, byśmy aktywnie włączyli się w ten program, chcąc się podzielić również swoimi przemyśleniami. Halo, halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie. Miesiąc marzec poświęcony pamięci narodowej żołnierzom wyklętym. Dlaczego jest tak ważne dzisiaj propagować czy przypominać właśnie te sprawy związane z tymi trudnymi momentami historii naszej ojczyzny? Myślę, że najważniejsze są dwa momenty. Po pierwsze sprawiedliwość, żeby oddać tym ludziom właśnie to, co przez lata usiłowało odebrać im państwo takie komunistyczne i te władze bolszewickie. Czyli pamięć tego, co zrobili, że poświęcili swoje życie dla ojczyzny, dla naszej przyszłości tak naprawdę. To, że starano się pogrzebać ich i jakby tak zawłaszczyć pamięć, żeby oni nie tylko nie żyli, ale żeby nawet we wspomnieniach nie żyli, w opowieściach. I teraz właśnie tym ludziom, którzy oddali wszystko, myślę, ludzie przede wszystkim młodzi i naprawdę całe życie było przed nimi, a oni jednak porzucili rodziny, zostawili te wszystkie swoje nadzieje i plany i poszli do lasu, aby walczyć właśnie również za naszą wolność i za naszą ojczyznę. Więc po pierwsze sprawiedliwość i to właśnie, żeby ten ich los i ten ich trud i to cierpienie, poświęcenie nie zostało zapomniane. A druga rzecz, myślę, też bardzo ważna w takim aspekcie wychowawczym, to kiedy narzekamy na młodzież, że jest bez ideałów, że jakoś tak żyje tylko dla przyjemności. Pokazujemy im właśnie takie przykłady. To, co mówiła również pani Ewa Kurek, że pamięć o żołnierzach wyklętych właśnie najsilniej żyje u młodych. To oni przychodzą na spotkania, oni organizują jakieś marsze, wystawy, robią konferencje, nagrywają płyty, mają koszulki z tymi żołnierzami wyklętymi, bo na młodych bardzo działa, jak rezonuje w nich, przykład właśnie takiej wielkiej ideowości, wielkich ideałów, wielkiego poświęcenia. I nie dziwmy się, że
jaką młodzież nie chce naśladować, bo też tak naprawdę nie widzi wokół siebie tych, których warto naśladować. Dlatego też tak bardzo przemawiają do nich bohaterowie, czy chłopcy, czy dziewczęta, jak Inka. Dlatego starają się właśnie takie postacie mogę ukazywać, o takich postaciach mówić i zobaczymy, że jeśli się odmienia, jednak myślenie o sobie samym, o ojczyźnie, o przyszłości, również będzie inne. Kontakt z dziećmi, postaciami z dziećmi dałam, szlachetnie i zniesia. Jest bardzo taki motywujący dla młodych ludzi. Dlatego warto mówić o wymierzaniu sensu. Dlatego w ogóle warto mówić o historii, o postaciach historycznych, o takiej szlachetnej historii, którą mamy wielkie szczęście być jak dziedzicami tej historii. Też mówiła pani Ewa o tym, że naprawdę my Polacy nie mamy się czego wstydzić. Możemy być dumni z naszej historii, z naszej przeszłości, z naszych bohaterów. Na różny poziom są różne książki, które o tym traktują. Dzisiaj mówiliśmy o książkach takie może bardziej dla młodzieży, ale też dla dzieci, dla gimnazjalistów, dzieje polskie powiedziane dla młodzieży. Tam już może być ten pierwszy kontakt z taką najwspanialszą, najszlachetniejszą polską historią. To też pokazuje, że młode pokolenie potrzebuje autorytetu, potrzebuje właśnie, tak jak pani przed chwilą powiedziała, pewnych postaw czy wzorców, które będą w stanie młode pokolenie pociągnąć. A druga sprawa, też historia Polski jest nierozdzielnie związana z chrześcijaństwem i z Kościołem rzymskokatolickim. Dlatego też wydaje mi się bardzo istotną rzeczą mówić na te tematy, ponieważ żyjemy trochę chyba w takim świecie, w którym chce się przekazać informację, że historia do niczego nie jest potrzebna i niejako rozpoczyna się nowy etap, nowy wiek, nowa era. To, co się mówi w języku angielskim New Age, czyli wszystko zaczynamy od nowa. A papież na Westerplatte do młodych mówił też, że najważniejszą rzeczą jest właśnie historia, to znaczy mówi, nie zapominajcie wielkich dzieł. A historia Polski, historia naszych ojców, to przecież obecność Pana Boga w ich życiu, więc tych rzeczy człowiek wiary nie może zapomnieć. Mamy jeszcze 4 minuty, więc jeszcze już Pani oddaje od razu głos, ale jeszcze chcę zaprosić naszych słuchaczy do tego, by włączyli się w nasz program. Podaję numer telefonu 56 655 23 55, Polska Północna i Polska Południowa 56 655 23 56. Proszę bardzo. Tutaj właśnie chciałam się odnieść do tego, co ojciec powiedział, że historia Polski jest nieodmiennie związana z chrześcijaństwem. To właśnie widać w tej pięknej książce Polityka Koneczna do dzieje polskie powiedziane dla młodzieży. On pokazuje, że to nie jest szkolne podręczniki, które wyjątkowo traktują historię. Mam tylko datę, postać, wydarzenie. Pan w ogóle nie ma zrozumienia, czym jest historia, czym są dzieje, czym jest jedna ciągłość taka cywilizacyjna. A właśnie to Polityka Konecznego, jego właśnie możemy czytać na antenie Radia Maria. To właśnie wszystko tak pięknie pokazane, że polska historia narodziła się wraz z chrześcijaństwem i że to chrześcijaństwo była prowadzona, chroniona. To jest naprawdę niezwykłe, że w tak niewdzięcznym usytuowaniu geopolitycznym tak wiele możemy zawdzięczać tej wierze, że nie istnieliśmy jako naród. W najtrudniejszych operacjach, w najtrudniejszych chwilach w tej wierze, w tym katolicyzmie została przechowana również polskość. I to też jakby to, co ojciec mówił, nawiązując do Jana Pawła II i do tego spotkania z młodymi na Westerplatte. Ojciec Święty sobie tam właśnie tak pięknie pokazał ten związek i polskości, ale też i pewnych ideałów wychowania, do których my jako wychowawcy katolicy staramy się nawiązywać i jakby prowadzić dalej. Proszę zauważyć, to współczesne wychowanie, współczesna pedagogika, chodzi o to, żeby człowiek był zadowolony, znalazł dobrą pracę, zarabiał pieniądze, a my jako wychowawcy katolicy powinniśmy wiedzieć i w to wierzyć, że my wychowujemy dzieci do zbawienia, do świętości. To jest naszym głównym zadaniem i to jest tym ideałem i tutaj powinniśmy się również oprzeć na takich autorytetach. Mówimy ostatnio o książce Katolicka etyka wychowawcza ojca Jacka Boronieckiego. Właśnie to, opierać się na świętości, na tych wskazówkach, które poprowadzą te nasze dzieci ku zbawieniu, ku takiemu najpełniejszemu rozwojowi duszy,
który jest takim najpiękniejszym człowieczeństwu, do którego pragniemy, by dążył. I właściwie takich dzieci, takich wnuków chcielibyśmy widzieć, prawda, takich świętych, dobrych i mądrych, a niekoniecznie tylko ze świetną pracą gdzieś tam za granicą w korporacji i jak roboty, praca, dom. To nie o to chodzi w życiu. I jeszcze można dodać pieniądze, oczywiście w tle muszą być praca, dom, pieniądze i ten. No niestety już czas nam dobiega końca. Bardzo dziękuję za tą miłą i głęboką rozmowę, wzywającą nas do tego, by aktywnie uczestniczyć w tworzeniu swojej przestrzeni kulturowej poprzez uczenie się historii, czytanie książek i też propagowanie. Bardzo dziękuję za to połączenie. Życzę wszystkiego dobrego i szczęść Boże. A my już mamy godzinę 11. 11 już. Tu Radio Maryja, zapraszam na informacje. Dziś w Radomiu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej dotycząca kryzysowej sytuacji w szpitalnictwie. Oprócz radnych w spotkaniu mają wziąć udział także przedstawiciele NFZ oraz lekarze. Chodzi m.in. o problemy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. W ostatnim czasie ze względu na trudne warunki pracy wypowiedzenia złożyło 7 lekarzy z oddziału internistycznego oraz 7 z pediatrii. Szpital poprosił wojewodę Mazowieckiego o zgodę na czasowe zaprzestanie działalności oddziałów. Wojewoda nie zgodził się. W mediację włączył się samorząd lekarski, który sprzeciwił się wstrzymaniu działalności oddziału chorób wewnętrznych. Według lekarzy w mieście powinna powstać jeszcze jedna interna. Julian Wróbel, przewodniczący delegatury Okręgowej Rady Lekarskiej w Radomiu, podkreślił, że lekarzom nie chodzi o pieniądze, ale o bezpieczeństwo pacjentów. My mamy w tej chwili nominalnie około 120 łóżek internistycznych w mieście. Natomiast na tych łóżkach codziennie leży około 180-190 pacjentów na dostawkach. I skutek jest taki, gdybyśmy mieli 4 oddziały wewnętrzne, bo te dostawki robią we 4 oddziały wewnętrzne. I teraz ktoś powinien się nad tym pochylić i zastanowić, bo nie czekając na mapę potrzeb zdrowotnych, no to widać, że w Radomiu są potrzebne 4 oddziały wewnętrzne dla pacjentów. Natomiast drugi istotny problem, no to jest taki, że nie ma kadry, nie ma lekarzy internistów dla tych oddziałów, zwłaszcza w Szpitalu Mazowieckim. I to jest wynik totalnego, złego zarządzania szpitala Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. No przez zarząd, ten sam od wielu lat. Według lekarzy interny otrzymują za mało pieniędzy z NFZ i przynoszą szpitalom straty, choć są to podstawowe oddziały specjalistyczne. Prezydent Bronisław Komorowski w kampanii wyborczej zapowiada wprowadzenie elastycznego systemu korzystania z urlopów rodzicielskich. Jeszcze w tym tygodniu ma on przedstawić projekt noweli kodeksu pracy w tym zakresie. Prezydent chwali się, że to jego 26. inicjatywa ustawodawcza. Zmiany miałyby umożliwić łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu, aż do 64 tygodni. Poseł Stanisław Szwed, wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podkreśla, że o uelastycznieniu urlopu rodzicielskiego od dawna mówi Prawo i Sprawiedliwość. Poseł ma nadzieję, że ta propozycja nie będzie tylko kolejną obietnicą wyborczą. Byliśmy na tych propozycjach również rozmawiali w trakcie dużej nowelizacji kodeksu pracy, między innymi też Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało możliwość otrzymywania urlopu rodzicielskiego i takie właśnie uelastycznienie tego urlopu. Czekamy, aż te odpowiedzi się taką ziszczą, bo dzisiaj dostać tylko odpowiada rząd i jeżeli to będzie zrobione w ramach kampanii wyborczej, to tak powiem, to dobrze, bo będzie to zawsze jakaś pomoc. Tyle się nie będzie skończyło na kolejnych obietnicach. W myśl prezydenckiego projektu pracodawca musiałby zaakceptować wniosek pracownika na przykład o zmniejszenie wymiaru czasu pracy, ruchomy czy indywidualny czas pracy oraz skrócony tydzień pracy. Pozytywna decyzja pracodawcy byłaby zależna jednak od organizacji i rodzaju pracy. Szefowe upadłego 3 lata temu bielskiego biura turystycznego Aquamaris stanęły przed bielskim sądem okręgowym. Śledczy oskarżają je, że oszukały 754 klientów na ponad 2,5 miliona złotych. Według prokuratorów właścicielka i prezes firmy Katarzyna K. oraz jej zastępczyni Ewa K., wiedząc, że biuro znajdowało się w fatalnej kondycji finansowej, nadal przyjmowały wpłaty za imprezy zagraniczne. Miały nawet wysyłać ponaglenie klientom, aby wpłacili pełną kwotę za
wypoczynek w czasie, gdy już wiedziały, że wycieczki nie dojdą do skutku. W śledztwie kobiety konsekwentnie nie przyznawały się do winy. Jeśli sąd uzna ich winę, mogą trafić do więzienia nawet na 10 lat. Gdy w 2012 roku Aquamaris ogłosiła niewypłacalność za granicami Polski, m.in. w Grecji i Bułgarii, przebywało około 700 klientów. Ich powrót zorganizował Śląski Urząd Marszałkowski. W Brukseli trwa spotkanie ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej. Tematem obrad jest rozporządzenie w sprawie produkcji ekologicznej, a także sytuacja w sektorze mlecznym przed wygaśnięciem w tym roku kwot ograniczających produkcję mleka w Unii Europejskiej. Ministrowie mają dyskutować też o uproszczeniu wspólnej polityki rolnej. Polskę reprezentuje minister Marek Sawicki. Europoseł PiS Janusz Wojciechowski mówi, że nie spodziewa się, aby to spotkanie przyniosło pozytywne skutki dla polskich rolników. Dlatego, że kluczowe kwestie wymagają rozmów na innym szczeblu, wymagają rozmów na szczeblu szefów rządu, a czasami nawet interwencji prezydenta. Na przykład sprawa za przekroczenie kwot leśnych, tego haraczu, które polscy rolnicy mają do zapłacenia z tytułu przekroczenia tych kwot w ostatnich 2 latach kwotowania, jest nie do załatwienia na szczeblu ministrów rolnictwa i myślę, że ta sprawa politycznie byłaby do załatwienia, tylko że musiałby w tej sprawie oczywiście interweniować polski premier. Tymczasem przed siedzibą premiera Wykopacz w dalszym ciągu trwa protest Solidarności Rolników Indywidualnych. Gospodarze domagają się spełnienia postulatów dotyczących m.in. rekompensat za straty spowodowane przez dziki, pomocy dla producentów trzody chlewnej oraz mleka i zablokowania wykupu ziemi przez obcokrajowców. Rolnicze OPZZ zapowiedziało z kolei manifestację w Warszawie 18 kwietnia oraz planowaną na późniejszy termin blokadę torów kolejowych lub blokadę granic. Słuchaj naszego radia, Tok FM Euro, Conchita Extra, bo jest bardzo oryginalne. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu miejscami bez pogodzenia, po południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 12 stopni, na Śląsku cieplej od 11 do 14. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, na północy umiarkowany i dość silny, porwisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1029 hektopaskali i będzie się wahać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Ludzie drugiej okupacji, obozy pracy w Polsce. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15 i w Radiu Maryja o 21.30. Gościem naszych rozmów będzie pisarz, publicysta Mateusz Wyrwich. Serdecznie zapraszamy. Ludzie drugiej okupacji, obozy pracy w Polsce. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Parafa przemocy. Dlaczego Bronisław Komorowski podpisał ustawę o przyjęciu konwencji przemocowej? Dlaczego nie staje w obronie najsłabszych Polaków? Czytaj w naszym dzienniku. Pomoc dla rolników. Rolnicy już 26 dni czekają na rozmowę z premier Kopacz. Wesprzyj ich modlitwą i materialnie. Szczegóły w naszym dzienniku. Prezydencka niszczarka. Aż 2 800 000 podpisów złożyli Polacy pod projektami ustaw, których nie chciał poprzeć prezydent Komorowski. Warto pamiętać, o jakie ustawy chodzi. Czytam w naszym dzienniku. Nowe rozdanie w mediach. Na polskim rynku medialnym Niemcy rywalizują z Niemcami. Przejmą teraz TVN? W naszym dzienniku analiza poseł Barbary Bubuli. W naszym dzienniku porady kulinarne. Dziś między innymi zupa krem z groszku, spaghetti bez mięsa, gulasz z ryby i makaron z serem feta. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Już jest godzina 11.09. Zapraszamy na audycję w rodzinie Radia Maryja. Thank you.
numery telefonów i zapraszam naszych słuchaczy do czynnego uczestnictwa w naszym programie. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. I już mamy telefon, prosimy bardzo. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i ojców renesansowistów. Dzwoni ksiądz Piotr Gałązka, misjonarz tej rodziny z Górki Klasztornej. Witam. Dzwonił, aby wszystkich serdecznie zaprosić na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej. Już od 30 lat jest odgrywane u nas Misterium Męki Pańskiej. Najbliższe misterium odbędzie się teraz w sobotę i w niedzielę, 21-22 marca, kolejne 28 i 29 marca. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 14, a później Misterium Męki Pańskiej. Bardzo dziękujemy za te informacje i oczywiście jest ona godna tego, by ją nagłaśniać. Jest to też forma przeżywania. Tak, bardzo głęboka, piękna w naszej tradycji tajemnicy paschalnej Chrystusa, również w tym sensie takim wizualnym. Proszę księdza, proszę jeszcze raz powtórzyć właśnie datę i godzinę. Dobrze. Ja tutaj się z ojcem jak najbardziej się zgadzam, że to jest po prostu najlepsze przygotowanie do świąt. Bardzo często, kiedy rozmawiam z pielgrzymami, oni mówią sami, że księdza to są najlepsze rekolekcje, które nas przygotowują do świąt Wielkiej Nocy. Misterium odbędzie się 21, 22 marca i 28 i 29 marca o godzinie 14 rozpoczynamy mszę świętą i później Misterium. Górka Klasztorna, misjonarze świętej rodziny, serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy misjonarze świętej rodziny. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Boże, pozdrawiam z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I pragnę przypomnieć, jakie spotkania odbędą się w dniu dzisiejszym i w jakich miejscach. 16 marca w poniedziałek w Malborku parafia świętego Jana Chrzciciela o godzinie 18 msza święta, a po niej spotkanie koła przyjaciół Radia Maryja. Również dzisiaj w Pile, w parafii świętej rodziny, celebrowana będzie msza święta. We Wrocławiu parafia Chrystusa Króla o godzinie 17.30 modlitwa różańcowa, o godzinie 18.00 msza święta. Gdańsk-Wrzeszcz, sanktuarium Miłosierdzia Bożego, o godzinie 8.00 msza święta, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi i modlitwa różańcowa. Będzin, parafia świętego Jana Chrzciciela, godzina 16.15 modlitwa różańcowa, o godzinie 17.00 msza święta. Parafia świętej Agnieszki w Lublinie, ulica Kalinowszczyzna 62, o godzinie 17.30 modlitwa różańcowa, o godzinie 18.00 msza święta. Mielec, Matka Boża Nieustającej Pomocy, 17.30 modlitwa różańcowa, 18.00 msza święta, a po niej spotkanie w budynku katechetycznym. Chełm, parafia Miłosierdzia Bożego, ulica księdza Zygfryda Berezeckiego, o godzinie 16.30 spotkanie koła przyjaciół Radia Maryja w Dolnym Kościele, o godzinie 18.00 msza święta. Wrocław, parafia świętego Ignacego Loyoli, o godzinie 16.30 spotkanie formacyjne, o godzinie 17.30 koronka do Miłosierdzia Bożego, o godzinie 18.00 msza święta. Brzeg, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, o godzinie 17.30 modlitwa różańcowa, o godzinie 18.00 msza święta. I Leszno, bazylika świętego Mikołaja, o godzinie 17.50 modlitwa różańcowa, o godzinie 18.30 msza święta. I mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo, halo, tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ojcze, mówi Elżbieta z akcji katolickiej z Milanówka. Witam Panie Elżbieto. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich członków rodziny Radia Maria z Milanówka i z okolic na spotkanie z panem doktorem Cezarym Mechem, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 19 marca, w Centrum Kultury w Milanówku przy ulicy Kościelnej 3, tuż przy kościele świętej Jadwigi. Tematem selekcji pana doktora, byłego wiceministra finansów, będzie sprawa przyczyny upadku finansowego, społecznego i gospodarczego. Słuchaj naszego radia, TOK FM Euro, Koncita Ekstra. Radio TOK FM Euro, Koncita Ekstra. Bolesne przyczyny upadku finansowego. Zawsze jakieś te upadki nam towarzyszą. Dlaczego jakoś tak nie możemy spokojnie się rozwijać? Przecież Pan Bóg też błogosławi. I w aspektach społecznych, politycznych, naszego rozwoju, jest wiele powodów. I na pierwszym miejscu stawia Boga, to przekazanie z całego serca, wielkiego Boga, wtedy również jest błogosławieństwo Boże. Też się wielu innych aspektów życia, a tutaj zawsze mamy takie różnorakie perturbacje. 17 marca spotkamy w Krakowie, ulica Meissnera 20, parafia Matki Bożej Ostrogańskiej, o godzinie 6:00 spotkamy formacji. I kolejny telefon mamy, prosimy bardzo. A mój chłopak zabrał mnie nad morze. Halo, halo. Halo. Proszę bardzo. Cześć, Bane. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Maria, jesteśmy żoni. Witamy. Także kochajmy sztukę, kochajmy rzeczy ładne. Pomagajmy sobie, bo widzicie Państwo, tutaj ksiądz mówi katolicki, dlaczego, proszę Państwa, dlaczego ludzie mają problemy finansowe, czyżby ktoś się przeszkadzał specjalnie, a to się dokuczał, no to widzicie Państwo, czy ktoś im dokucza, czy ktoś to robi specjalnie, czy ktoś to robi agrarnie. I należy jej się taka po prostu modlitwa od wszystkich tutaj rodziny Radia Maria ze Świdnicy, z okolic. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dnia z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą i też na chwałę Bożą. Kiedy mamy głęboką, dojrzałą wiarę, też możemy ofiarować cierpienie. Cierpienie, choroba nie jest karą za grzech, nie jest czymś złym dla chrześcijanina, ale wręcz przeciwnie, może być tym miejscem, w którym miłość Boga jeszcze bardziej się objawia. A więc choroba, cierpienie, czy jakaś trudność, tak jak w religiach pogańskich, jest czymś tragicznym, no czymś przeklętym, czego człowiek nie chce. Dla chrześcijanina może być to moment, jeżeli ma człowiek głęboką wiarę, ufną, jest to moment szczególnego spotkania się z Jezusem Chrystusem. I oczywiście otaczamy modlitwą wszystkich chorych, cierpiących, ale mamy tę świadomość, że nie jest to kara za grzechy, czy nie jest to brak miłości Boga do człowieka. I mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca przy konsoli i wszystkich słuchaczy rodziny Radia Maria. Zadzwonił się Jacek z parafii św. Jakuba z Warszawy z Ochoty.
Witamy, panie Jacku. Komunikatem w najbliższy piątek, sobota i niedziela odbędą się rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ksiądz Tomasz Kirszel ze Szczecina. Te rekolekcje odbędą się w piątek w kościele parafialnym w Laskach. Serdecznie zapraszam. Więcej informacji można uzyskać u mnie pod numerem telefonu 510-743-544. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość ogłoszenia. Pozdrawiam ojca i wszystkich. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dobrych rekolekcji parafialnych. I mamy kolejny telefon. Na razie jest już tak, już jest telefon. Prosimy. Halo. Halo. Szczęść Boże. Nie, nie słyszałem, przepraszam bardzo. Tak. Ja tak drogi, w każdym razie. Dziękujemy. Witamy księdza Rydzyka. Witam serdecznie. A mówię z Tadeusz Rydzyk. Księżom dziękujemy też za wsparcie nas w tym 1%. Kochani, można. Można. Radio BKTM Europeńczyka Ekstra i oczywiście witamy księdza Rydzyka. Ja słyszałem dzisiaj na przykład z tym Koroba. Pani Janina mówiła i tam różni ludzie w różnych miejscowościach angażują się, zbierają te Radio TOK FM Euro. Pitów i wypełniają. Pity. Radio latające, radio obrotowe, TOK FM, Euro, Ekstra. Naprawdę można wielką rzecz zrobić. Pani powiedziała, że to na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Nie, to jest na wychowanie dzieci i młodzieży. Wychowanie patriotyczne w duchu naszej tradycji polskiej. Radio TOK FM Euro, Konchita i chcemy Ekstra. Robić różne programy, jeżeli będą na to środki. To trzeba Polskę budować od dziecka. Dużo dobrych rzeczy się dzieje. Oglądałem taki w tych dniach reportaż w naszej telewizji o strzelcach. Strzelcy, właśnie taka organizacja, i w Rzeszowie, no przepiękna. Radio TOK FM Euro, Konchita Ekstra, latające, obrotowe radio, sędobylskie w pewnym sensie, proszę Państwa. Można dużo zrobić, po prostu nam zależy na wychowaniu dzieci i młodzieży i prosimy tutaj o współpracę całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich, niech nikt tego nie lekceważy, niech nikt nie mówi, a nie warto i tak dalej, to jest kwestia wypełnienia tych dokumentów, one nie są takie skomplikowane. Jak tak zobaczyłem, to wcale nie są tak skomplikowane. A jeden drugiemu jeszcze niech podpowie i to będzie. Proszę, nie rezygnujmy. Niech nie będzie zaniedbania żadnego. Kochani, to jeszcze 12 milionów Polaków nie daje tego 1% na coś. I wtedy, jak nie dacie, nie wskażecie, na co chcecie dać, to wtedy idzie to do budżetu i zrobią z tym, co będą chcieli. A widzimy, jakie rzeczy robią przeróżne. Tym bardziej się musimy organizować. I powiedzcie jedni drugim, naprawdę, macie telefony, można zadzwonić do kogoś, można... I tak robimy, jesteśmy aktywni, działamy razem dla naszej ojczyzny. Dziękuję telefony, ale dla głupot. Ludzie wykorzystują telefony do głupot. Z Bogiem, szczęść Boże. I mamy kolejny telefon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Telefonuje Łukasz z Radomia, również drogi, akurat czyli obecnie do Warszawy. Informacja dla mieszkańców Radomia, jak również dla mieszkańców Warszawy. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Radomia, od nich zacznę. Istnieje możliwość uzyskania pomocy w Radomiu w kwestii rozliczenia podatku i przekazania 1%
Fundację Nasza Przyszłość. Taką możliwość mamy w biurze pana senatora Wojciecha Skurkiewicza i Zbigniewa Kuźniuka na rynku 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Informuję jednak, że w tym tygodniu wzmożony dyżur i wzmożona pomoc w kwestii właśnie tego 1% podatku będzie miał miejsce w piątek od godziny 10 do godziny 14. I również w tych godzinach zapraszamy mieszkańców Radomia i okolic do biura Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu, rynek 9. Chcę jeszcze podać jedną informację, która będzie skierowana zarówno dla mieszkańców Radomia, jak i Warszawy, gdyż ja studiuję w Warszawie i akurat dzisiaj na studia wyjeżdżam i łącznie do czwartku jestem w Warszawie. Istnieje również możliwość uzyskania takiej pomocy w Warszawie. Ja służę taką pomoc pod numerem telefonu, który zaraz Państwu podam. I dla tych mieszkańców, którzy chcą z tej pomocy skorzystać, zapraszam, aby dzwonili. Będziemy albo telefonicznie tą sprawę załatwiali, albo się umówimy, zaproszę do siebie do mieszkania, bądź ja podjadę, gdzie potrzeba. Dlatego podam teraz numer telefonu, podaję go, proszę o zapisanie. 668 507 667 Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli zapisać, podam jeszcze raz. 668 507. Zapraszam serdecznie i szczęść Boże. Szczęść Boże, Bóg zapłać. I mamy kolejny telefon, prosimy, halo? Halo, halo? Na wieki wieku wano? No witamy Pani Stanisławie. Która nie wiedziała w rozmowie z Zielonką. Mamy Zieloną Górę, ale Zielonka nie mamy na razie takiej informacji, ale może ktoś się zgłosi z jakąś ofertą z Zielonki koło Warszawy. Na razie nie mamy tutaj żadnej informacji dotyczącej Zielonki. Tak jest. Nie mamy, na razie nie mamy. Ale może będzie. Do tego naszego kotła propagandy. Do Warszawy ile kilometrów? I coś tak, i następuje takie poruszenie, halo, halo? Prawda? Już się rozłączyła pani. Nie, no, i mamy kolejny telefon, prosimy. Cześć Boże. Cześć Boże. Na Nowej Jorku, witam pani. Oczywiście 1%. Chcę podać pani Bielek Zofia. Numer telefonu 602. No właśnie, Polska, tak. Polska się kojarzy z kantorem. 287. Jeszcze raz można powtórzyć? Zapłać, cześć Boże, pozdrawiamy. No rzeczywiście w Polsce. Tak, halo, halo, prosimy. Zawsze i wszędzie. Proszę jeszcze. Tylko informacja dla mieszkańców, że można zostawić również ewentualnie pity u księdza proboszcza w kancelarii. A jaka miejscowość? Jeżeli jeszcze Piotrków Trybunalski. Piotrków Trybunalski. Ja może podam jeszcze numer telefonu, żeby ewentualnie. Powoli, tak, tak, nie spiesząc się powoli, tak. 504 epitetem, który 504 195 195 060 060 czymś tam, prawda? Ja może powtórzę jeszcze. Proszę bardzo, proszę bardzo.